Ciekawe zapytanie internautki. Czy lekarz medycyny pracy może wnioskować o zmianę stanowiska pracy ze względów zdrowotnych? Witam, mam pytanie. Czy wracając do pracy po zasiłku rehabilitacyjnym potrzebuję zaświadczenia o zakończeniu leczenia od lekarza prowadzącego w celu wykonania badań dla pracodawcy w medycynie pracy? Czy jeżeli pokażę lekarzowi medycyny pracy zaświadczenie od tego lekarza prowadzącego, że nie jest wskazana praca stojąca, lekarz może wnioskować o zmianę stanowiska pracy? Odpowiadając na to pytanie, w mojej prywatnej opinii lekarz medycyny pracy w tym przypadku ma dwie teoretyczne możliwości. Stwierdzenie, że pracownik wobec przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku, lub drugie, wobec przeciwwskazań zdrowotnych utracił zdolność do wykonywania pracy. I niestety, według artykułu 43 Kodeksu Pracy, pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy pracownikowi ze względu na utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim. No, wynika z tego, że jeżeli pracodawca nie ma stosownego innego miejsca pracy, no to może skorzystać z artykułu 43 Kodeksu Pracy i po prostu wypowiedzieć warunki pracy. Jeżeli jednak uważasz, że są inne możliwości załatwienia tego problemu, tej internautki, oczywiście serdecznie zapraszam Cię tutaj do komentarzy pod tym filmem wideo. Natomiast jeżeli masz ochotę na więcej informacji, oczywiście proszę Cię tutaj do wizyty na mojej stronie internetowej www.zwolnienielekarskie.pl. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.